Dziewczyny, każda z nas jest inna, natomiast większość z nas ma zaczerwienioną skórę. Sama też mówiłaś o takim problemie, prawda? Dlatego czerwień najbardziej neutralizuje żółty odcień podkładu. Wtedy wyrównuje skórę i skóra wygląda na zdrową i świeżą. To, co jest ważne, to nie testujemy odcienia na ręce, tylko na żuchwie i najlepiej w świetle dziennym. Wtedy najlepiej zobaczymy ten kolor. Podkład marki AA Ideal Tone występuje w 6 wariantach kolorystycznych, także każda na pewno dobierze odpowiedni odcień do swojej skóry. Ja teraz pokażę wszystkie 6. Zaczynam od najciemniejszego. Oczywiście skończę na najjaśniejszym. Bardzo ważne, by podkład był nabliżający, pielęgnacyjny, stawiał się ze skórą i nie uczulał. Bardzo często dobieramy zbyt ciemny podkład, który nie dość się odcina od reszty ciała, to postarza. Ważne, aby dobierać go albo w odcieniu naszej skóry, albo ten jaśniejszy, co przy okazji jeszcze nas odświeży i wygląda na młodzie. Jak widzicie, w przypadku karnacji, jaką ma Ewa, najbardziej podoba mi się najjaśniejszy odcień podkładu, który wstawia się ze skórą i jego właśnie użyję. Do aplikacji podkładu możemy użyć własnej dłoni, pędzla lub różnego rodzaju blenderów. Ja właśnie tego użyję. Pamiętajmy, aby nakładając podkład, nie nakładać go tylko na twarz, przyciągnąć również po szyi. Wtedy nie będzie żadnego odcięcia i będzie ładne, gładkie przejście. Omijamy okolice oczu, ponieważ tam użyjemy korektora. A jeśli upinamy włosy i widać uszy, które nieraz są zaczerwienione, wtedy również możemy pokryć uszy podkładem. Aby uzyskać pożądany efekt, wystarczy pamiętać o tych kilku prostych zasadach, o których wspominałam wcześniej. Najczęściej popełniane błędy podczas wyboru odpowiedniego odcienia podkładu oraz aplikacji to zbyt ciemny odcień podkładu, który niestety nas postarzy. Nieodpowiednia aplikacja podkładu, czyli zatrzymanie się przy linii żuchwy, nie przeciągnięcie go dalej, powoduje efekt maski, czyli odcięcie twarzy od reszty ciała. Bardzo często popełniamy błąd, sprawdzając odcień podkładu na nadgarstku bądź na dłoni. Sprawdzajmy go na żuchwie w tym miejscu. Często wybieramy podkład o nieodpowiednich właściwościach dopasowanych do naszej skóry. Jeśli mamy skórę suchą, nie wybierajmy podkładu matującego, ponieważ to jeszcze bardziej uwypukli schód skóry. Bardzo ważne, aby podkład był pielęgnacyjny, nawilżający, odpowiednio dobrany do potrzeb. Jeśli macie natomiast skórę wrażliwą, sprawdzajcie, czy podkład jest hipoalergiczny.